ogórki, no masę, masę ciekawych rzeczy, a w ogóle pierdolę z głupoty i trzeba to zacząć jeszcze raz. Cześć! Dzisiaj pogadamy sobie o tym, czy w roku 2022 warto kupować działkę na rodzinnych ogródkach działkowych. Otóż warto. Koniec. Nie no, oczywiście pogadamy dłużej. Jak zauważyliście, ceny żywności w sklepach zaczęły po nowym roku szaleć. Wiadomo dlaczego. I co jest tego bezpośrednią przyczyną? No mając to na uwadze, jak najbardziej warto zainteresować się zakupem działki, tym bardziej, że inflacja jest jaka jest. Siła nabywcza pieniądza staje się coraz mniejsza. Warto więc zainwestować w grunt, nawet jeżeli nie ma się takich oszczędności, takich finansów, które pozwalałyby kupić działkę normalną, jakiś grunt, którego będziecie bezpośrednim właścicielem, to mimo to warto zainteresować się właśnie ogródkiem działkowym, który pozwoli w jakiś sposób odciążyć portfel chociażby plonami, które da się na tym ogrodzie zebrać. Wiadomo, wymaga to troszeczkę pracy, no ale efekty są za to zdumiewające. Ja wam powiem, w zeszłym roku w szklarni posadziłem kilkanaście krzaków pomidorów. Łącznie z tego zebrałem około 40 kg owoców. To jest naprawdę mega, mega dużo. Pod koniec sezonu tak naprawdę rozdawałem ten owoc, bo sam już nie miałem co z tym robić. Część jest zawekowana, porobione są sałatki z zielonych pomidorów i tak dalej, i tak dalej. Po prostu była taka ilość tego wszystkiego, że no samemu się tego nie przeje. W związku z tym cała najbliższa rodzina i sąsiedzi na działce wszyscy podostawali pomidorki, prawda? Więc warto się zastanowić, warto wziąć to pod uwagę, że jednak działka oddaje to, co się w nią zainwestuje, a nawet dodatkowo jeszcze na tym można sobie jakby zaoszczędzić na jedzenie. Mamy zimę, to moim zdaniem najlepszy czas na to, żeby rozejrzeć się za własną działką. Ceny są niższe niż w okresie letnim czy nawet jesiennym. No i tak będą się utrzymywać aż do tak naprawdę maja, no może drugiej połowy kwietnia. Oczywiście przy wyborze działki należy uwzględnić lokalizację. Trzeba się zastanowić, na co szczególnie trzeba uważać, na jakieś zagospodarowanie przestrzenne, na to, jakie reguły panują w danym ogrodzie, na to, czy jest dostęp do mediów typu woda bieżąca, prąd, tak, no to z punktu widzenia działkowca amatora też jest ważne. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, nie umie sobie poradzić kosiarką spalinową, czy nawet może ręczną, no to niestety będzie potrzebował dostęp do energii elektrycznej, a nie na każdym ogrodzie ona jest. Dostęp do mediów jest jednym z czynników mających wpływ na cenę. Oczywiście nie jest jedynym czynnikiem, bo na przykład lokalizacja ma bardzo duży wpływ. Na przykład w moim rejonie działki położone w mieście, czy tam na granicach miasta, są o połowę, czy nawet 2/3 tańsze od tych, które są w atrakcyjniejszej wiejskiej okolicy. Tak jak tu widzicie teraz właśnie na tym zdjęciu lotniczym, otoczenie jezior, prawda, lasów, no to wszystko ma wpływ na ostateczną cenę, za jaką działkę możecie kupić. Wydaje mi się, że to wynika bezpośrednio z większego zagrożenia likwidacją takiego ogrodu. Wiadomo, że w strefie miejskiej częściej likwidowane są ogródki działkowe, aniżeli na przykład na terenach wiejskich. To tyle na dzisiaj. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o tym, co wysiać, nie posiadając jeszcze działki, a wykorzystując na przykład słoneczny parapet w mieszkaniu. Pomówimy też o procedurze zakupu działki, jak to wygląda krok po kroku. Zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i oczywiście zaznaczenia dzwoneczka. To ważne dla rozwoju kanału. Dziękuję bardzo. Hej!